10 symboli skradzionych przez lewaków. Wiem, słowo lewak jest obraźliwe, ale niestety będę teraz mówić o aspektach lewicowej ideologii, które niezwykle mnie drażnią, a mam na myśli symbole, które ci sobie przygarnęli. Wiecie, często przedstawiciele lewej strony posługują się symbolami, które do nich nie należą, a nawet nie są z nimi powiązane. I ja, jako przedstawiciel prawej strony barykady, jestem z tego niezadowolony. Zaczynamy. Tencza. W roku 1978 powstała tęczowa flaga. W latach 90. została przejęta jako symbol międzynarodowej społeczności LGBT. Tęczowa flaga LGBT używana jest często jako symbol tolerancji. Utożsamia się z nią przede wszystkim ruch społeczny lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Jasne, symbol gejów ma 6 kolorów, a normalna tęcza ma 7. Jednakże w momencie, w którym wstawiłbym siedmiokolorową tęczę jako swój symbol, i tak zostanę odebrany jako reprezentant tamtych środowisk. A co pierwotnie oznaczała tęcza? W różnych religiach miała różne znaczenie, ale nigdy nie była związana z homoseksualizmem. Na przykład w Biblii tęcza jest symbolem przymierza pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Jest obietnicą złożoną przez Boga Jahwe Noemu, że Ziemi nie nawiedzi już więcej wielka powódź. Tęcza stała się nawet symbolem ruchu w judaizmie zwanego Bnei Noach. Członkami bnej Noach są nie Żydzi, którzy kontynuują drogę wielkiego przodka, jakim był Noe. Che Guevara, latynoamerykański rewolucjonista, pisarz z zawodu lekarz, szczególnym szacunkiem obdarzyła Guevara tzw. Tak nowa lewica. Jego portret noszą homoseksualiści, anarchiści, komuniści, no i lewica kompletna. A kim był Che? Che na pewno nie był pacyfistą. Twierdził, że trzeba zbrojnie wyzwolić świat. Był narodowcem, antyglobalistą i twierdził, że każdy naród ma prawo decydować o sobie. Był zwolennikiem kary śmierci, był wielkim przeciwnikiem homoseksualistów. Po 1964 roku zaczęło Otwarcie krytykować Związek Radziecki komunizm, twierdząc, że kraje kapitalistyczne Europy rozwijają się dużo szybciej. Czy to jest lewicowe podejście? On był typowym prawicowym politykiem, tylko propaganda amerykańska zrobiła z niego komunistę, bo Amerykanom skopał tyłek i Rosjanie zrobili z niego komunistę. Bo jakby to wyglądało, że przyjaciel ich sojusznika Fidela Castro jest przeciwnikiem Związku Radzieckiego, tak? Front Żelazny, koalicja partii i organizacji popierających demokrację i ustrój republikański w tzw. Republice Weimarskiej. Ich symbolem były trzy strzały, używane tak powszechnie przez współczesną antifę. Pierwotnie trzy strzały miały symbolizować polityczną, ekonomiczną i fizyczną siłę robotników. Jednak według najpopularniejszej wersji oznaczają one trzy najbardziej wrogie socjaldemokracji idee, czyli monarchizm, faszyzm i komunizm, bo przed wojną w Niemczech były dwa ugrupowania: socjaliści, komunizm. I oni się nie znosili. Front Żelazny był zgrupowaniem, które stawiało czoła Hitlerowi. Nie było określone politycznie, tylko miało ogólnie gromadzić przedstawicieli wszystkich grup politycznych przeciwko Hitlerowi. Wszyscy to wszyscy, a nie tylko lewica współczesna. Czerwona Flaga. Czerwony sztandar stał się symbolem socjalizmu, anarchizmu i komunizmu. Czerwony sztandar często pojawia się na demonstracjach, niesiony przez zwolenników lewicy i niesłusznie. Około 1300 roku czerwona bandera pojawiła się na okrętach Normanów. W XVII wieku czerwona flaga była wykorzystywana przez piratów. Stosowali oni tzw. Jolly Rogera, czyli tę czaszkę z kośćmi, czyli czarną banderę z białą, trupią czaszką po prostu. Jeżeli ich ofiary wybierały walkę niż poddanie się, i oddanie swych kosztowności piratom, wówczas ci wciągali na maszt czerwony standard na znak, iż nikt nie będzie oszczędzony. W działaniach wojennych czerwona flaga symbolizuje wolę oporu na obleganych zamkach i była sygnałem, że obrońcy nie poddadzą się. Czerwona flaga to symbol walki niezłomności. No, jak dla mnie, to bardziej pasuje do tej narodowej strony, militarnej. Czarna flaga do rozprzestrzenienia się czarnego sztandaru w ruchu anarchistycznym doszło w latach 80. XIX wieku we Francji. Za punkt zwrotny można uznać Międzynarodowy Kongres Socjarewolucyjny w Londynie, kiedy formalnie utworzono Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników, tzw. Czarną Międzynarodówkę. Czarny sztandar po raz pierwszy podnieśli w marcu 1831 roku zbuntowani kopacze w Rameau. Wymalowane było na nim hasło Praca albo Śmierć. Później w Lyonie grupa kopaczy została za to samo skierowana na gilotynę, a 21 listopada wojsko tworzyło ogień do manifestujących zwolnionych tkaczy. W odpowiedzi na to wybuchło powstanie. Szybko powstały barykady, a nad nimi powiewał czarny sztandar z hasłem Żyć pracując albo umrzeć walcząc. To było pierwsze w historii masowe powstanie klasy robotniczej. We wszystkich tych wypadkach czarny sztandar służył jako symbol nędzy i rozpaczy robotników, gotowych raczej zginąć w walce o swe prawa, niż cierpieć za niesprawiedliwość. Czy ruch robotniczy, czy troska o niższe społeczeństwo jest zarezerwowana dla lewicy? Przecież sam nacjonalizm zakłada pierwszorzędną troskę o całe społeczeństwo narodu, bez podziałów politycznych czy klasowych, w tym robotników. I czy robotnicy nie są reprezentantami prawej strony? Czarny standard to symbol robotników, a nie lewicy. Czy wśród robotników nie ma reprezentantów prawej strony politycznej? Gwiazda pięcioramienna, jasne, czerwona gwiazda to symbol komunistyczny Spopularyzowany po rewolucji październikowej na całym terytorium tworzącej się Rosji Radzieckiej Późniejszego Związku Radzieckiego Wraz z rozpowszechnianiem się wpływów radzieckich w świecie Znak czerwonej gwiazdy przyjmowały do swoich emblematów partie komunistyczne na całym świecie Pojawiały się też w godłach czy na flagach państw realnego socjalizmu Ciekawostka, były tylko dwa państwa komunistyczne podległe Związkowi Radzieckiemu Które nie używały symbolu gwiazdy była to Niemiecka Republika Demokratyczna i Polska Rzeczpospolita Ludowa. Ale gwiazda to nie tylko komunizm. Druzowie, na przykład będący potomkami uchodźców z Egiptu, rządzonego przez Fatymidów, używają jako symbolu gwiazdy pięcioramiennej. Obecnie zamieszkują głównie Syrię, Liban i Izrael. Mimo iż dzielą część wierzeń z muzułmanami i chrześcijanami, przez wyznawców tych dwóch religii uważani są za pogan. Gwiazda pięcioramienna była symbolem Imperium Osmańskiego. W masonerii gwiazda pięcioramienna symbolizuje światło, wiedzę i doskonałość. Gwiazdy używają też Amerykanie, mieszkańcy Somalii, Chile, Nowej Zelandii, Grenady, Filipin, Singapuru czy Australii. Co w tym lewicowego? Mi się podoba sam z siebie symbol gwiazdy, czyli czysto estetycznie po prostu i nie podoba mi się, że jest uważany za komunistyczny. Flaga Katalonii. Katalonia to wspólnota autonomiczna Hiszpanii. Ludzie ci od lat walczą o wolność, bo Katalonia, w przeciwieństwie do Śląska na przykład, była państwem wolnym, tylko tę wolność im zabrano. Ja uważam, że Katalonia powinna być wolna. No i co? Jestem postrzegany jako lewak, bo środowiska lewicowie sobie przygarnęły Katalonię i ich flagę. A dlaczego? Katalończycy to narodowcy, związani z ideologią komunistyczną, ale narodowcy. A dlaczego komunistyczną? Bo Hitler, Mussolini i Franco zgotowali im piekło takie, jak nam zgotował Stalin, więc my sobie myślimy, że wolelibyśmy Franco od Stalina. Oni myślą, że woleliby Stalina od Franco, no naturalne. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, prawda? Ale to przeszłość, czasy się zmieniły i Katalończycy to nacja, jak każda inna, która chce wolności. Bardzo niepoprawna i szalona, co gra na nosie zbyt burżuazyjnym Hiszpanom, mi się to podoba, a zagarnianie ich flagi przez Lewicę mi się już nie podoba. Gwiazda Dawida. Niektórzy przypuszczają, iż znak ten nie ma nic wspólnego z biblijnym królem Dawidem, lecz jest znacznie starszy. Pierwotnie oznacza kobietę i mężczyznę. Kobieta to trójkąt skierowany do dołu, mężczyzna to trójkąt skierowany do góry. Żydowska kabała przejęła ten symbol z pełną świadomością jego charakteru płciowego. Heksagram kabalistyczny pokazywał złączenie męskiego bóstwa z jego żeńską esencją, szachiną. Właśnie w taki sposób stosunek płciowy mężczyzny i kobiety stał się sakramentem. Na poziomie duchowym heksagram jest najwyższym symbolem zrównoważonej boskości, jest zarazem symbolem pierwotnego chrześcijaństwa, jest jeszcze przed rozłamem na judaizm i katolicyzm, co w tym lewicowego. Powiem wam co? Granie na nosie narodowcom, którzy się oburzają, że Żydzi oskarżają Polaków o Holokaust, choć były niemieckie oddziały składające się z Polaków, które mordowały Żydów, jak na przykład Narodowa Organizacja Radykalna. Da się te organizacje wyliczyć na palcach jednej ręki, ale jednak były, jak w każdym państwie. Po czym ci narodowcy sami wydzierają się, że Żydzi do gazu, a później myślą, dlaczego Żydzi ich nie lubią. Przecież ich przodkowie ratowali ich przed Niemcami. No Szkoda gadać. Sami sobie antysemityzm zrobiliśmy po II wojnie no i mamy za swoje. Pacyfa. Symbol pacyfizmu, znak pokoju. Jego twórcą jest brytyjski projektant Gerald Holtom, który do opracowania symbolu wykorzystał alfabet semaforowy, używany dawniej przez marynarzy. Na kole umieścił litery N i D tego alfabetu. Oznacza to nic innego jak nuklearne rozbrojenie. No i co w symbolu pokoju jest lewicowego i dlaczego tylko oni mają prawo go używać? Hmm? Gabriel Narutowicz, no i to bo i najbardziej polski inżynier, elektryk, profesor Politechniki w Zurichu, minister robót publicznych, minister spraw zagranicznych, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zmarł w wyniku ran postrzałowych zadanych przez zamachowca w czasie wizyty w Galerii Zachęta. Środowisko lewicowe twierdzą, że to ich człowiek zamordowany przez złych narodowców. Komuniści i anarchiści widzą w nim swojego reprezentanta, choć zaledwie 10 lat później Piłsudski, którego Narutowicz reprezentował, zamykał komunistów. Beresie Kartuskiej, Gabriel Narutowicz czy Józef Piłsudski to bohaterzy Polski, a nie jednej opcji politycznej.